Verdi dał mi wszystko właściwie, ale to było tak, że ja bardzo zawsze chciałem Verdiego śpiewać, tylko to nie jest takie proste w świecie. Chcieć to jedno, a móc to drugie. W związku z tym całe lata, zanim zaśpiewałem Verdiego, śpiewałem to, co dostałem do zaśpiewania, tak? I starałem się uczyć, starałem się zrozumieć tę muzykę. Słuchałem wielkich mistrzów włoskich albo w ogóle wielkich śpiewaków, którzy śpiewali Verdiego. Często w teatrach mówiłem, że ja bym zaśpiewał coś Verdiego, i mówili, wie pan, Verdiego to śpiewają Włosi albo Rumuni albo Bułgarzy i to tam pan jest Polakiem, może by pan coś współczesnego zaśpiewał, takie też miałem odpowiedzi. Aż wreszcie w roku 98, nie, właściwie zaśpiewałem wcześniej w Norymberdze jeszcze Verdiego, ale tak naprawdę zacząłem śpiewać właściwie tylko prawie Verdiego w roku 98, kiedy w Lipsku dostałem propozycję konkretnie od takiego bardzo znanego niemieckiego reżysera i wspaniałego dyrygenta Michała Jurowskiego. I tam Macbetha po raz pierwszy zaśpiewałem, no i tak się potoczyło. I potem w 2000 roku, czyli dwa lata później, zaśpiewałem w Mediolańskiej Skali Trubadura, premierę wznowieniową, no i wtedy Riccardo Muti, który dyrygował potem dla humoru, nie wiem, pobłogosławił mnie i powiedział, masz verdiowski głos i teraz możesz na świecie śpiewać Verdiego. I tak to się właśnie zaczęło. Wyjechałem na stypendium do Norymbergi i tam mi człowiek, z którym pracowałem, profesor, powiedział, że ja nie jestem basem, tylko jestem barytonem. Ja mu uwierzyłem i tak pracowaliśmy rok. W tym sensie z dużym sukcesem, że głos się otworzył i górne dźwięki, że tak powiem, się pokazały. A potem przyszedł jeszcze, to też było jedno z moich takich szczęśliwych momentów w moim życiu, wielki niemiecki dyrygent Christian Tillemann, dzisiaj największe nazwisko, jedno z największych na świecie, muzyczny szef Bayreuth, tak. No i on, zaśpiewałem przed nim przesłuchanie i on powiedział, panie Dobert, pan jest barytonem i pan będzie u mnie jutro, bo był szefem w Norymberdze właśnie. Spotkaliśmy, jak się miał 29 lat, ja 28 w Norymberdze i z dnia na dzień stałem się barytonem, tak? Dostałem na drugi dzień umowę, no i zacząłem śpiewać. Trubadura dzień zaśpiewałem, Pajace zaśpiewałem, też Wagnera śpiewałem, Lohengrina i Tannhäusera. Bardzo dużo rzeczy, wszystkie rzeczy, które wtedy dyrygował. No i tak zostałem barytonem. Czas, kiedy śpiewał pan jako bas, to jest czas stracony? To nie był czas stracony. Jak śpiewa się niższym głosem, to jest mniej szkodliwe, jak śpiewanie za wysokim głosem, tak? Ale straciłem lata. Straciłem czas w sensie czasu, sensu stricte. Natomiast dużo rzeczy się nauczyłem o głosie i o... Wie pani, to tak miało być. Riccardo Muti określił głos Andrzeja Dobera jako voce Verdiana. Polski baryton występuje na największych i najbardziej prestiżowych scenach świata, zdobywając uznanie wymagającej publiczności. Polakowi wystąpić we Włoszech, w kraju opery, w kraju, gdzie oni uważają, zresztą mają rację, tam powstała technika śpiewania, tak, na oddechu. Stamtąd pochodzą największe nazwiska, najwięksi śpiewacy. I w tych największych teatrach, w których miałem przyjemność zaśpiewać, w trzech włoskich teatrach, tylko najlepszych, no, w La Scali, we Florencji i w Arena di Verona. Jest trudno. Włosi nie lubią, jak obcokrajowiec śpiewa o nich włoską muzykę. No tak można powiedzieć, no, co mogę powiedzieć. Ale okazali to kiedykolwiek panu? Ja muszę powiedzieć, ja śpiewałem we Włoszech właśnie w tych teatrach i śpiewałem i w Scali w końcu 5 produkcji i z Mutim, i z Barenboimem, i z Welberem i nigdy nie dostałem bu. A Włosi są specjaliści od tego. To nawet nie trzeba źle śpiewać, wystarczy, że się ta prawa strona z lewą nie zgadza i już śpiewak na tym cierpi, tak? Oni są bezwzględni. Oni po prostu kochają tą muzykę, tam taksówkarz wjeździe na lotnisko i śpiewa całą... Mówi, to co pan robi? No to śpiewa konoperwę, co pan śpiewa? To tam śpiewam. No to leci arię tam sopranowe i ładnym głosem, naprawdę. To jest ich życie. A w Metropolitan Opera? Tam zdaje się pan debiutował w 2007 i rolą Amonastro, tak? No Amonastro to jest... chyba w najwięcej ilości teatrów zaśpiewałem i Trawiaty i ja idę. No Metropolitan to jest fenomenalny teatr. Według mnie to jest najlepszy teatr na świecie. Tak ogólnie.
Ludzie też są bardziej mili i tam jest taki inny etos pracy, inne podejście. Tam nie dzieli się ludzi na pochodzenie, tylko na to, co potrafisz. W dorobku Andrzeja Dobera znajduje się bardzo wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Jest obecny na niemieckiej scenie już od ponad 30 lat, co zostało uhonorowane wspaniałym tytułem, bardzo rzadko przyznawanym w Niemczech, tytułem Kammersängera. Kammersänger w Niemczech to jest pasowanie na rycerza, tak? W Hamburgu jest tylko 29, ja jestem 29 i między innymi jest też Pavarotti i Domingo. To jest piękna tradycja, jeżeli chodzi o tę nagrodę, prawda? Niesamowicie rzadko przyznają i przyznają ludziom, którzy na etatach pracują. Ja dostałem tylko po 8 latach pracy w Hamburgu, fakt, że zaśpiewałem tam 17 produkcji, więc niesamowicie sobie cenię ten tytuł. Nieprawdopodobnie, bo to jest... Jest na świecie około 200 tylko kammersängerów. To trzeba sobie wyobrazić, tak? Na przestrzeni wieków. Kiedyś pan powiedział, no przytoczę ten cytat, że śpiewak jest jak majtki, jest towarem. Tak jest? No jest, niestety. No my jesteśmy sprzedawani. Żeby nas można było dobrze sprzedać, to musimy dobrze robić to, co robimy. I to jest bacznie obserwowane. Wszędzie. Jeżeli się występuje jeszcze w bardzo dobrych teatrach świata, to na przedstawieniu zawsze są ważni ludzie z opery, najczęściej dyrekcja, wszyscy słuchają i zawsze trzeba być optymalnie dobrym. Co jest trudne, bo jesteśmy tylko ludźmi. Albo człowiek gdzieś się wyspał, albo nie wiem... Pogoda nie ta. No, nie jesteśmy maszynami, tak? Ale to ludzi nie interesuje. No dobrze, ale co? Kilka złych przedstawień i nie ma pracy. O, albo trzeba się znowu w kolejce ustawiać od początku. W trakcie swoich wędrówek po świecie trafia pan do Opery Śląskiej, do teatru, który ma jedną z najmniejszych scen operowych w Polsce. Czy ta mała przestrzeń nie jest dla pana za mała? Jak pan się czuje? Ma pan na myśli moje ego czy mój głos? Moje ego jest całkowicie zaspokojone. Jeśli chodzi o głos, to w każdym teatrze śpiewam tak samo. Wie pan, to jest właśnie cały pic na tym polega. Też potrzebowałem czasu, żeby zrozumieć, że śpiewanie nie zależy od wielkości teatru. Że ja mam po prostu śpiewać moim głosem, nieforsowanym, ładnym i wielkość teatru nie ma z tym nic wspólnego. Jak długo nie wrzeszczę, tak długo jest dobrze. I jeszcze chciałem coś powiedzieć, co jest bardzo ważne, że jakość teatru rzadko ma albo w ogóle nie ma wspólnego z wielkością teatru, tak? W sensie ilości ludzi i tak dalej, bo jest dużo teatrów operowych na świecie, które mają małą ilość miejsc, znaczy około 1000 albo krótko, nie wiem, 1200, tam 1100, które są bardzo słynne. Ja postrzegam w Operze Śląskiej niesamowite możliwości. Ja tu bywałem jako student na konkursach diderowskich. Byliśmy też w operze. Kiedyś, jak mówiliśmy, to moi koledzy ze studiów siedzą też i marzenie o zaangażowaniu w tej operze w latach 80. Ja mówię to, co ja czułem, tak? To było marzenie, tak? Tradycją spotkań z cyklu Opera Blisko Ciebie jest udział wspaniałych artystów związanych z bytomską sceną. Tym razem zaproszenie przyjęła Ewa Majcherczyk, sopran liryczno-koloraturowy.
Usłyszymy za chwilę fragment arii Gildy z Rigoletta Giuseppe Verdiego, który zakończy dzisiejsze spotkanie z Państwem. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.